Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 5. Dzikie hordy. Scenariusze gramy oczywiście, próba grela, słuchajcie, po prostu mam dzisiaj tak trefny dzień, jeżeli o to chodzi. Już trzeci raz siadam dzisiaj do nagrywania. Kurier, gości od gazu, potem mi walnął jeszcze sterownik z dźwiękiem. No po prostu coś jest dzisiaj nie halo. Wrócimy tutaj z autozapisem. Tak, dobra, może wróćmy po prostu do save'a, na którym zakończyliśmy i tyle. Więc kurde, po prostu dzieje się za dużo, jest dopiero 12.30, a startuję nagrywać, a 14 na siłowni muszę być, więc mam nadzieję, że się uda wszystko nagrać, ale nie powinno być problemu z wysłaniem i z nagraniem, rzadko bywa, więc myślę, że będzie dobrze. Cóż, to lecimy na Szczecin, jak to się mówi. Hopa, dobra. Tutaj czy coś chcemy zbudować? Niespecjalnie, więc możemy po prostu oddać turę i tyle. Powiem wam szczerze, że naprawdę brakowało mi takiego poczucia, że siadłem do nagrywania rano, zwłaszcza ostatnio, jak tu Hero 6 się pojawiało cały czas, a zwłaszcza takie irytujące scenariusze, bo sama szóstka była bardzo ciekawa i w wielu aspektach. Oczywiście jest to ładowanie na początku, które to zakładam, że to triggeruje jakoś skrypty. W każdym razie, dawno już nie miałem takiego poczucia, że po prostu siadam i chce mi się grać, nie? Czy dawno? Może nie aż tak dawno, ale na pewno jakiś czas temu. Więc cieszę się, że takie poczucie mi wróciło. No i co? Myślę, że możemy ciskać. Nie ma co tu się specjalnie męczyć z rozgrywką. Spróbuj tak. Brzmi jak plan. Wow. O, ja mam morale. O, fajnie. W pytkę. Się już bałem, że faktycznie jakieś straty będę musiał zrobić. Tu kubki bierz w ciemno. Jedź w prawo. Dobra. Władczynie, no ale przyda się. Może kryształ jeszcze nie aż tak bardzo, ale na pewno się przyda. Prędzej czy później. Co tu się robiło? Aha, tu się poświęcało jednostki na exp, dobra. To jest do serwerów. Ja bym chciał jeszcze tak, bo Nebiros ma chyba z ataku płonące strzały. Dokładnie. Więc fajnie byłoby dorzucić, nawet jeżeli nie możemy tą balistą sterować. Mimo wszystko szkoda tracić tej zdolności. Znaczy tracić, nie wykorzystywać. O tak, może w tę stronę. Aha, czyli on się spawnuje po prostu w takich miejscach. Dobra. Vayr. Aha, Vayr to nie wygląda jak na Neribos czy Nebiros. A co by było, gdybyśmy zrobili tak? Za 98 punktów obrażeń. Osłabisz? O, osłabiłeś, jak miło. A inne wkładaliśmy śmiesznie. Zaraz, taktyki nie potrzebowałem mocy prędkości, jeśli się nie mylę. Czy potrzebowałem? Nie, szturm teleportu potrzebowałem. Ale dobra, upewnię się. Hop. Tak, szturm teleportu, znajdowanie drogi, szybka brama. Do szybkiej bramy potrzebuję pochłonięcie ciał. Tego nie mamy. Dobra, ekspercka brama. Teraz już możemy bramować nawet czarcich lordów, jeżeli się nie mylę. Pytanie, czy on zdąży do mnie dojechać w tygodniu? Nie sądzę. Czy wysłaliśmy tu wojska z... 3 dni może dojedziecie, może nie, cholera wie. O, już możemy zrobić płomienne stajnie. I wy nie wymagacie rtęci, co najważniejsze. Siarki 10. Siarkę mam kopalnię, jeżeli się nie mylę. A mieć wylepszone zmory, to już jest dobrze. Teraz tak, zastanówmy się, które chcemy. Bo tak, te mają aurę strachu i strach, a te mają strach i palącą aurę. Paląca aura, jeżeli się nie mylę, pamiętam jak działa. Opis jednostki. To działa tak, że
dostają obrażenia co turę. Za to te, jeżeli się nie mylę, raz, że aurę strachu. Wszyscy wrogowie na sąsiadujących z tą istotą w polach tracą 3 jednostki moralne. Nie działa na istoty, które morale jest zawsze neutralne. Fajnie. Plus uderzając mają szansę na strach, który będzie uciekał przeciwnik. Więc ja chyba wolę ten wariant. Nie wiem. Oczywiście jak zawsze w takich sytuacjach czekam na wasze komentarze, co o tym sądzicie. Czy lepszy jest wariant numer 1 czy 2? Ty kim jesteś? O. Ciekawe. Patrzcie, jak mnie olewają bezczelnie. Dziwne życzenie, Kabeleta. Eskortować sukubusa w bezpieczne miejsce. Może wreszcie postradał zmysły, choć bardziej prawdopodobnym jest, że ten sukubus to ważny pionek. O nie, to aż tam. Biara. Ciekawe. Ciekawe jestem, czy mnie zaatakujesz. Mam logistykę, więc powinienem się odpowiednio szybko zwijać. Zobaczymy. Dziwne, że mnie nie atakuje cały czas mój przeciwnik. Nie wiem czemu. Oddajmy turę. Dobra, widzę, że sobie wbiłeś tutaj. Powinniśmy cię wyratować chyba. Taką mam nadzieję. Ciekawe, co? A, przyjechało wojsko. Oddaj turę. Faktycznie, całkiem istotnym pionkiem będziesz, pani Biara. Ojej. Jak daleko jest w stanie dotrzeć? Daleko. Co możesz, to wstawiaj. Many mamy pełno? Pełno. W zamku byłoby w cholerę łatwiej, ale cóż. Cóż tu stoi? Skaczący. Tak, ciebie wrzućmy tu. Halo? Ciebie wrzucimy tu. Ciebie lubię wrzucić tu. Ty jesteś środka. Ty osłaniaj, a ty sobie będziesz skakał. Głupio ty jesteś ustawiony trochę. To bym coś takiego zrobił. Cerber jego dobiegnie. Teraz ciskaj. O, nie było strachu, szkoda. Nie wiem, czy to było takie mądre. Dobrze. O,
O nie! O nie! Faktycznie trochę tych strat bez sensu jest. W szczególności w tej sekcji. Dobra. Czy ja potrzebowałem machin wojennych? Nie. Magii mroku i ataku, dobra. Pochodu śmierci też nie potrzebowałem. Tartak? I misja? Jedź tam. Mhm. Tu by trzeba po tej kopalni złota podjechać jeszcze. Ale niespecjalnie dysponuję bohaterami, żeby na takie rzeczy sobie pozwolić. Dobra, śmignij tu. Uciekniecie na pewno? O, dokładnie, bardzo dobrze. Ta kopalnia złota się bardzo przyda. Dojedź oczywiście tutaj. Bo ty będziesz musiał sporo wojska ulepszyć. No poza tym nie dysponujemy obecnie zbyt dużą ilością wojska tutaj wewnątrz samego. Możemy, myślę, że wezwać w takim razie wszystkie posiłki, jakie mam dostępne. Niech jadą już. A ty? Jak ci na imię? Mam dziwne przeczucie, że jeszcze się spotkamy. Zachowam swoje imię chwilowo dla siebie. Na wypadek, gdybyś chciał wykorzystać je w jakiś brzydki sposób. To zaiste dziwne, że Sukubus udaje, iż go to martwi. Do następnego razu. Zostałaś u mnie? No biedna jesteś. No wyjątkowo biedna jest ta biara. No możesz prosto wylecieć stąd. Ty się będziesz bronił. A ona poleci odbijać te kopalnie, czy co tam pozostało po tym. Silni. Bardzo dobrze. Kopalnia złota jest zawsze na propsie. Poza tym jest to też cel misji. Więc jak najbardziej. Siarkę z tego stwierdzę, że potrzebuję rtęci. Zrób to dziadostwo. Mhm. Teraz wy. Teraz jasnowic jeszcze. Załóżmy, że tak i tak. Teraz ulepsz was. Kurde, mamy już 300, to jest naprawdę niemało. Rtęć, rtęć, wszędzie rtęć. Dobra, oddaj turę. Może powinienem pójść tym nerbiosem. O. Pojedźmy was, znaczy przegońmy was, to jest lepsze słowo, dobra. Mistrz mistrzostwa za 5000. Ja czemu chciał coś takiego oddawać. Wyrocznia chaosu, zapewne człowiek ten jest ważny lub szalony, skoro zamieszkał tutaj. Zaoferował mi nagrodę za wisiłek. Może i jest szalony, ale też użyteczny. Okej. Tu jeszcze musi przyjechać, nie pamiętam co tam do końca do wewnątrz. Sukubusy. No chociaż tyle, nie? Te lubię, chociaż uwodzicielskie są też zajebiste. Kurde, one mogą przejąć jednostkę wroga. Jedną całą. Jest mega przydatne. Dobra, śmignij w tę stronę, jeszcze byśmy wojskowy posterunek capnęli. Jakoś na prędkości tutaj. A ty zajedziesz w tę stronę, biaro. No nie wiem, czy to bagrze mi została, czy nie.
No, tak na logikę to nie powinna mi zostać, nie? A, odblokowuje moje kopalnie złota zabiera, dziadyga jedna. Szpiedzy i zwiadowcy donoszą, że zbliżają się przerażający piekielni władcy. Przerażająco to oni chyba tylko cuchną. Zobaczymy, jak walczą. Serio? Aż mnie zaintrygowali. Dojdź konia. Tam kij w ciebie. Podbij gdzieś tu. Możesz w ciemno teleportować tu. Możesz tylko bramę, to to. No nie, moje psy. Okej. Okay. Warto było. Serio, to już będzie koniec mapy? Zapisz tu grę. Przekazał wojska, to widzę. Grok. Mhm. Ulepsz tych. Na was tam ci mamy ten płomienny oddech. To też nie jest słabe. Zrób chociaż to, no. Mhm. Czy jestem, co to za misja z nią była? Ciekawa mapa, nie ma co. No nie, Nymus. Tak, tak. Huh. No dobra. Czemu oni mnie nie atakują? Tak na logikę wydaje mi się, że powinni mnie zaatakować, nie? Niech tacy mocni są. Mhm. Powinienem się wybronić chyba. No pytanie, jak mocno miał te armię, a dużo ich jest.
No dobra, faktycznie zaczynacie już być trochę groźniejsi. Mogą chociaż balistę przekazać. Nie wiem, czy będzie potrzebna, może sprowokować tylko kontratak w sumie. Jakby się tak zastanowić na ten temat. Jaki mam poziom magii mroku? Podstawowy, czyli mogę najwyżej do trzeciego poziomu czary wziąć. Dlaczego by nie? Cierpienie. Oddaj turę. Gorzej będzie, jak faktycznie się zjednoczą i żeby nam jakiś jeden skumulowany atak. A wygląda to, że do tego zmierzają. Grupa arcydiabłów. Intrygujące. To ja trochę nie rozumiem. No dobra, zobaczymy. Strzeliliśmy tych bram. Dobra. Kurde, gdybym to zrobił wcześniej, co? Gdybyśmy wrócili do poziomu tu i w tym miejscu przekazali sobie wojsko z Nerbiosem, Nebirosem i zdobyli te artefakty, bylibyśmy naprawdę dużo bardziej do przodu. Tak zrobimy, a to zrobimy już w kolejnym odcinku, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Ja bym Ignacy, byście wy, a to były Heroesy 5. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, pa pa!